Katowice, godzina 4:30. Pobudka była o 3:00. Jedziemy do Warszawy razem z ekipą. Za mną Spodek. Tu akurat czekamy jeszcze na jednego towarzysza. No i będziemy wybierać się do centrum Warszawy na pewien pokaz. Mam nadzieję, że w dalszej części tej relacji zobaczycie. No i ja już tutaj kończę, bo wiatr się wzmaga, a ja już musiałem się zaopatrzyć w taką, no, jesienno-zimową kurtkę. Powiem wam, że uszy odpadają. I nie tylko. Co ja gadam? 13:30, 3:30 w nocy. No właśnie słyszę, że chyba mało spałeś, co? 3:30, a poszedłem spać. No to od 2:45 to jeszcze nie spałem, bo pamiętam godzinę. Czekamy tutaj na pana Jędrka, jedziemy po Kamilka. Ale za Jędrka to mi wyjaśnimy, bo on obraził moją grę Immortal Unchained. Co obraził? Taką fajną grę? A później pojedziemy do Niklausa i za to, że obraził Predatora, go wyjaśnimy i koniec. Nie, a to będziemy, by się podobał? Nie będą mi się podobał, nie będą kurde robić mi żadnych recenzji głupich w internecie, fajnych rzeczy. Moi drodzy, prohibicja na recenzję. Jak się nie znają, to niech cię nie wypowiadają, jak im się nie podoba. Kamilek, pochwal się, co dostałeś? No, to relacja już idzie. Koszulkę z Thronebreakera, koszulkę z Goga na 10-lecie oraz torbę taką. Ale to powiedz mi, co to jest za miecz? To jest miecz królowej. Tutaj, proszę bardzo. Mavs Sihil, tak? I to jest zakładka do... Czyli myślisz, że jak ta właśnie gra odniesie sukces, to on będzie tak, wiesz, pożądanym przedmiotem, że już będziesz bogaty? Nie, bo to jest koszuleczka taka. Dostałeś taką koszuleczkę jeszcze i torbę. Dokładnie. Proszę twarzą okazać zadowolenie. Patrz, już wyłączam. Piękne, nagrałeś dzisiaj materiały? Najfajniejsze, robię takie przebitki teraz, znaczy jestem w takim dynamicznym stylu vlogowym. Kamilek, co jest pite? Jest pite Liptonik, 5 frutów. A dlaczego ty znowu tutaj pokazujesz, że jesteś uzależniony i ty grasz w Dragon Balla? Coś się wyłącza, nie wiem. Dobra, nie oszukuję. Kamilek, robisz snapy, a Jędrek? Co robisz na telefonie? Jak tak debatałbią? Bardzo dobrze. Ja też go mam. Nie kłam, nie bardzo dobrze, bo słychać szumy i pracę autofokusa. Tak? To czekaj, teraz robimy test. Ale z głośno. Tak, ale jak w domu nagrywasz, to słychać autofokus, jak ci cały czas ostrzy. Tak? Mrugnij. No. Nie masz tyle klatek na tym aparacie, żeby zobaczyć. Ludzkie oko wykrywa jeden FPS i drugi FPS. O, Janek już poznał kolegów. Tak było. Francuska, Warszawa. Tam jedziemy. Patrz, prześwietlony jestem. Dobra, chłopaki, co, gdzie jedziemy teraz? Powiedzcie, co by zrobił Gerwant po takim pokazie? Saska Kępa i tam idziemy na herbatę. No co by zrobił Gerwant? Odpoczął, poszedłby hendożyć. Na dziewczynę? Poszedłby dupcyć. Dobra, to kierunek hendożenie. Patrzcie, metro! Bo jak nie przyjedziecie do Warszawy, to nigdy nie zobaczycie. Ja widziałeś, że to jest Eniak metro? A u nas to się nazywa szyb do kopalni. Sztolnia. A nie sztolnia. Tramwaje? Zabrzmiałeś sztolnie, mamy to się. Patrz, a tutaj co wynoszą z samochodu? Stary, ja to za gazu tu zbliżenie zrobię. Odzież tania. O kurde, a to tu do Big Stara potem ląduje. Siup i cała Warszawka kurde się wozi w nowych ubraniach. Na tym. Janek, co ty tutaj masz w tym? Celownik? No popatrz. A nie będą widzieli widzowie. Będą, widać. O, widać. Ty, to jest technologia. Stary, to jest technologia. Hologram. Hologramowa technologia, nie? Jezu, a tu co masz? Ja bym tu się nie odnalazł. Tym, to jest ta kierownica, stary. Panato, stary. Patrz. Uuuu, i selfie se robisz. Stary. Ale podobnie się składają w dużym Fiacie, jak się szybciej jedzie niż 100 na godzinę. Tak jest to. Nawet silnik odrzutowy masz, patrz. Pa, stadion, basen narodowy. No i tu już. To zrób zdjęcie, no. No i dodaj sobie pytanie. No pytania, a później... I koniec. To trzeba było podłożyć taką muzyczkę. A jak myślicie, że się nie da na... Zakochanych. Dawid, jak da się, czy nie da? Da się się. Jak się da? Pokaż się mi. Da. To zależy od tego, jak masz. No i to jest przynajmniej prawidłowa decyzja. Nie da. Mi pisali, że na iło się mają? Kamilek, powiedz mi, czy ty kupiłeś barszcz, czy co tak, to jest? Ale uszka już zjadłem. Kolejne miejsce i kolejne dyskusje odnośnie Lary, Croft i Wiedźmina. A to jest, moi drodzy, spoko buła. Proszę bardzo, bułka z zawartością król mięsny, świnia w pomidorach. Najlepiej tutaj brzmi gruba ciotka z wąsem. Kamilek,
Co ty zamówiłeś? Właściwie nie ma nic więcej. Ale są jakieś fajne questy, takie typu... Że ale ja muszę pokazać, bo jaką ja tutaj oranżadę zakupiłem. To chyba z PRL-u jeszcze przywieziono. Na przykład... Oranżada tradycyjna, wyłącznie cukrem słodzona, a co najlepsze, tutaj zobaczcie, tu jest tak, może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. Jakiś komentarz odnośnie oranżady? Ona jest szkodliwa. Czyli tam się można bujać po tym miejscu, że dzieci jest około 30 godzin. Tak, się by tym powiedziała. Pokazałeś to? Pokazałem już, a teraz napij się. No dobra, i pokaż. Pokaż, że... Chyba, że chcę wykorzystać wszystkie... To wygląda jakbyś denaturat pił. To są fajne. Ty, włosy ci wypadły. Zjadłbyś coś? Ja muszę tutaj pokazać. Mistrzostwa świata aktualnie w Tower Fallu. Jeszcze nikt nic nie wie w ogóle, o co w tej grze chodzi i co można wygrać, ale jest fajnie. Co jest najsmaczniejsze z dzisiejszego dnia? Najsmaczniejsze. Tam jest takie mięso. Chodź, zobaczmy. Chodźmy, zobaczmy. To szef kuchni. No, szef kuchni, pokaż. Ja tak, polecam to. Jezu, jakie to jest. Pokaż to mięsiwo. O Jezu, ja je sobie wezmę, patrz. To jest najlepszy moment z całych imprez tam. Granie w gry to wiadomo, fajne, ale... Szpinaczek też? Tak, ale już więcej nie tam... Ja muszę pokazać, co jest. To jest rybka. Nie mów, że jeszcze rybę dorzucisz. Czekajcie. Ja muszę pokazać dalej. To jest puree. A to jest, moi drodzy, ciecierzyca z pieczarkami. Jadłem, polecam. I ostatnie... Kapusta. Czerwona. Ty byś jeszcze coś zeżarł. Ej, ale pasztet, powiem ci, że kurde pasztet. Nie wiem, czy to nie jest pasztet zajęczy. Że jak ktoś go zje, to zajęczy. Jasiu, powiedz mi, co to jest za gra tutaj i czy brałeś udział dzisiaj? To jest Tower Fall Ascension, czy jak ktoś tam czyta. To jest gierka sztosik. Ja jestem mistrzem swojego pokoju. Chociaż jogurt może by się nie zgodził, ale gadkę porobiłem ostatnio. No, pokaż co zdobyłeś dzisiaj. Zdobyłem takie piny, tylko... Za jedno zwycięstwo z jakimś przeciwnikiem dostaje się jeden. Ty tak, zdobyłeś tylko, aż jak dwa. Ja tam podchodzę i mówię, kto jest który największym mocarzem, kto ze mną się zmierzy. To oni mówią, ty jesteś największym mocarzem. A powiedz mi, czy jakbyś zdobył trzecie, to byś ten telewizor mógł wynieść? Ale nie chcesz nie, tego. Bo jest jakaś super nagroda, tylko że tam koleś, tam mają King of the Hill. Koleś gra w jakiegoś Street Fightera i on stoi i każdego, którego pokonuje, to dostaje pin. On już ma całe... On już jak, ma podobno jest jak cały... taki oficer po wojnie. Zbroję, kurczubę. Cześć, jestem Dawid. Dzisiaj wam zaprezentuję prestiżowe trunki, których Kruszwil nigdy na oczy nie widział. Proszę bardzo. Tutaj, siup. Coś takiego. A 639, pyszna sprawa. Admirały. Co tutaj jeszcze jest? 1754. No to myślę, że tutaj już prestiżowy trunek byłby ok. Co jeszcze mamy? Rimureso. Nie znam się za bardzo na tym, czy to jest wino, czy to jest wino musujące, czy to jest szampan, ale idźmy dalej. Proszę, tutaj mamy... Ach, to można powiedzieć... Ej, ale to jest na pewno... To jest cena za kieliszek. No bo co? Butelka raczej nie. Wiesz co? Cena za butelkę. Za buteleczkę? No to dobra, no to jak za buteleczkę. Patrz, 200. Co tutaj jeszcze mamy? Wino, albo to jest winosfera i tutaj jest 89 zł. 340. O Jezu. No to niezłe tutaj są. Co jeszcze mamy? Patrz. Wina są u góry. Tutaj mamy czerwone wina. O! 165 Porto Gloria 318. Fajne są, ale ten 1700 chyba tutaj wygrało. Tak mi się wydaje. O, proszę bardzo. Czy to Kruszwil widział takie rzeczy? Mi się wydaje, że to. Ja mi się wydaje, że to Kruszwil to se może, wiesz, to na Allegro, na Amazonie zamówić, nie? No fajne są, fajne. Patrz. Buteleczki na... Jak ktoś ma na przykład... O, 209 zł, 254. Spokojnie, 370. Odplamiacze nawet do wina są specjalne, to nie wiedziałem. Wyciągnie. Ta.
i tutaj. Prosta sprawa. Jeszcze tu są jakieś butelki. O, to jest 699. Bardzo fajne winko. Piłem ostatnio, jak byłem z kumplami na ławce. Bardzo ładne. Tu też. Elegancko. Szup. No, także. Tutaj, moi drodzy, zwycięzcy dzisiejszego konkursu. Bardzo ładne wina. I generalnie żegnam się z wami. Zostawcie łapkersona i bombela. No Jasiu, koniec tej Warszawki. Co teraz nastąpi? Odpoczynek, praca. Kamilek, cieszysz się, że wracasz do pięknego Sosnowca? Z Warszawy na pewno. A ty wytrzymał? Nie wiem, cztery wina nie soczyłem. Cztery wina. No to możesz za kółko wsiadać. No i siup.